Witam Państwa. Dzisiaj jesteśmy pod zamkiem w Bezławkach, aktualnie kościołem. I zaczynamy pierwszy odcinek Reszelskich Opowieści z Ognia Rodem. To jest odcinek, na którym ja przedstawiam Państwu kuchnię warmińską, dawną kuchnię warmińską, natomiast moi goście opowiadają o fantastycznych miejscach Warmii. Dzisiaj moim gościem jest Mirosław Jakobi. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Mirku, Państwa. My jesteśmy na ty, tak, więc będziemy ze sobą rozmawiać jak kolega z koleżanką. Dokładnie. Mirosław Jakobi jest wielkim miłośnikiem Bezławek, znawcą tego miejsca i opowie nam dzisiaj o fantastycznym miejscu, pod jakim siedzimy, pod Bezławkami. No, witam Państwa jeszcze raz. Bezławki, siedziba plemienia Bartów. Krzyżacy podbili Bartów, jak wiemy, w XII-XIII wiek. Zdobyli gród w drugiej części wsi. W 1371 roku wybudowano tą strażnicę krzyżacką, która do obecnych czasów nam się zachowała w świetnym stanie. Ale zachowała się dzięki temu, że zamieniono na kościół. W 1513 roku kościół w Bezławkach spłonął i strażnicę zamieniono na kościół, który jest obecnie do tej pory. Początkowo był katolicki, w 1583 roku został się kościołem ewangelickim, do lat 80. XX wieku. Ja nadmienię, że jesteśmy w takim niesamowitym miejscu, ponieważ jesteśmy na granicy dwóch dawnych plemion. Na granicy plemienia Bartów i Galindów. To są takie nazwy, jakbyśmy czytali książki Sapkowskiego albo Tolkiena. Potrafimy coś powiedzieć o tych plemionach? No, Bart, jak nazwa mówi, od Bartów. Zajmowali się pszczołami prawdopodobnie. Galindia to od Kiersztanowa w stronę Mrągowa i dalej Wielkie Jeziora Mazurskie. A tu Barcja pod Lidzbark się rozciąga. Tu można nadmienić, że znakomitym gościem naszego zamku był Świdrygieło, najmłodszy brat Władysława Jagieły, króla Polski. Tak, ja czytam o Świdrygielle i oceniam go jako takiego niezłego watażkę, ponieważ jako najmłodszy brat, no powiedzmy, że nie był to taki grzeczny brat. No na pewno nie. Trzy razy chciał zabić swojego starszego brata Jagiełę. Raz go nawet wsadził do więzienia, go chyba nawet porwał. Tak. I wsadził go do więzienia. Ostatecznie Świdrygieło zdradził swojego brata, zamieszkał tutaj w tym zamku. Dwa lata. Mieszkał tutaj przez dwa lata. Od 1402 do 1404 roku. I stąd dwukrotnie wyprawiał się na Wilno. Krzyżacy obiecali mu wsadzić koronę Królestwa Litewskiego, Litwy. Tak, bo on miał chyba jakąś taką aspirację. Aspirację i chyba taką lekką obsesję dotyczącą tego, że Witold jest księciem, a nie on rodzony brat. I bardzo mu na tym zależało, żeby tym księciem się stać. Do tego stopnia, że na jakichś niesamowitych rzeczy naobiecywał krzyżakom za to, że postawią go na tronie. Na tronie, dokładnie. Świdrygieło mieszkał tutaj przez dwa lata. Ja sobie doszukałam się takich różnych informacji na temat tego, jak sobie tutaj żył. Wydaje mi się, że żył sobie całkiem nieźle, ponieważ z notatek malborskich zakonników wiemy, że miał i swojego kucharza, i swoich muzyków, i swoją służbę. Miał chyba 40 konnych, którzy byli karmieni przez krzyżaków, tak? Na utrzymaniu, dokładnie. Byli na ich utrzymaniu. I nawet mam taką notatkę, i tutaj jest napisane, że Świdrygieło zostało zapisane przez malborskich zakonników. Świdrygieło w marcu, maju, czerwcu i lipcu 1402 roku otrzymał łącznie 550 kop groszy praskich, 200 guldenów węgierskich, 12,5 skońca, 200 guldenów węgierskich po raz drugi, 150 grzywien, co dawało zawrotną sumę 1079 grzywien i 4 skrojców. No, na obecną kwotę to wychodziło pół tony srebra. To jest 651 tysięcy, przeliczając na cenę obecnego srebra na rynku. I przez dwa lata. Przez dwa lata. Przejadł tyle. Przejadł. Jagiełło zdradę wybaczył, ale rachunek musiał do Malborka zapłacić. Za brata. Naprawdę? Tak. A ja też przeczytałam, że półtora roku po tym, jak już tutaj Świdrygieło nie mieszkał, został wystawiony rachunek na 60 tarcz. Do malowania. Do malowania, za które też musieli zapłacić krzyżacy. Dokładnie. Ale upominali się u króla Polski o zapłatę, o dług. Tak? Tak. I
Polacy płacili? I płacili. Naprawdę? Tego. Nieprawdopodobne. No. A ja dzisiaj z okazji tego, że w tym zamku mieszkali bojowie i wypuszczali się na wyprawy na Litwę, postanowiłam przygotować taką strawę, którą śmiało nie mogli jeść. To jest kasza jaglana z kwarkami, z cebulą, z czarnuszką, z kminem na mleku. I myślę, że jest to takie danie, które śmiało mogło być zjedzone przez ówczesnych bojów. Podobno w 1386? 8. 1380. Naprawdę? W 1398. Podobno na zamku w Bezławkach mieszkał lew. Tak, ponoć tak było. Podarunek księcia Witolda dla Konrada von Jungingena, który wracając z Litwy zajechał do Bezławek, przyprowadził jeńców litewskich i zostawił tego lwa w Bezławkach. No i taka historia prawdopodobnie się wydarzyła. Naprawdę? Coś takiego. Nie bali się go? Pewnie tak, trzymali go w klatce. Trzymali go w klatce? Niesamowite to jest. A powiedz mi, a jak takim średniowiecznym krzyżakom żyło się w takim zamku na Bezławkach? Oni tu mieli wygodnie, oni tu mieli wygody? Oni, jak to było? Opowiedz mi to. No jak widzicie, bryła zamku jest wybudowana z kamienia, podstawa, ceglane mury wyżej. Kilka kondygnacyjne. Piwnice były na magazyny, parter gospodarczy, na piętrze były sale balowe, tak zwane te, dla możnych. Siedziba komornika, niższej rangi krzyżackiego urzędnika, Bezławka to było. Podlegał pod kontura w Kętrzynie. I tu pomieszkiwał swoimi urzędnikami, a w późniejszym czasie, jak wspominaliśmy, Świdrygieło przybył tutaj przez 2 lata, mieszkał on ze swoimi wojami. Ale oni mieli swoje komnaty, tutaj były obory, tu były stajnie, tu były chlewy. Jak to w ogóle, jak to wszystko funkcjonowało? Bo w tej chwili mamy jeden obiekt, jeden budynek, przepiękny, no aktualnie kościół. Mamy mury fantastyczne, które są zupełnie taką oryginalną substancją. I co? I jak to było? Oni za tymi murami coś się jeszcze tutaj działo, tutaj była wioska. Mamy przecież bardzo obszerną takie wykopy archeologiczne, odkrywki, które jednak są tam, a tak, nie tutaj. Bo centrum wsi było tam. Tu mieszkał urzędnik, a cała wieś poniżej. Tu urzędnik miał swoje stajnie w murach, powiedzmy. Były baszty, półbaszty. I gospodarczo życie tętniło w zamku i na dziedzińcu zamku. Okay. A cała wioska była nieopodal, poniżej. Okay. Dolinie rzeki Dejny. A z tego co wiem, Dejna to po prusku jest święta. No coś w tym rodzaju. Tak, tak. Że to jest to słowo. To opowiedz mi proszę, jak wyglądały wykopaliska? Jak to wyglądało, jak przyjechali tutaj archeolodzy? Co oni tu znaleźli? Archeolodzy zaczęli kopać tutaj od 2008 roku do 2018. Przez 10 sezonów przyjeżdżali tutaj. Kopali początkowo tu na terenie zamku, a jednocześnie później znaleźli cmentarzysko średniowieczne na dawnym terenie przy kościele, który spalił się w 1513 roku, jak wspominałem. I tam wykopano bardzo dużo szkieletów, opisano, przyjeżdżali z nimi antropolodzy ze Stanów Zjednoczonych. Uczyli się także tutaj na tych szkieletach, bo im w Stanach nie można kopać grobach, indiańskie groby, że święta. A tutaj jako studenci mieli naukę. Obok grodziska staropruskiego, plemiona Bartów, co wspominałem. A powiedz mi, wspominałeś mi poza kamerą, wspominałeś mi o tym, że czeka nas tutaj pochówek. Tak, bo w tym roku akurat pandemia przeszkodziła, archeolodzy mieli przyjechać, mamy złożone szkielety w kościele, w wieży, które czekają na swoje miejsce na dawnym cmentarzu i powstanie obelisk pamiątkowy. Rocznica jeszcze w przyszłym roku akurat będzie 650 lat lokacji Bezławek. 9 sierpnia 1391 roku. 71, przepraszam. Okej. Okay. A powiedz mi, te szkielety, czy my wiemy, kogo będziemy chować?
Tak, miejscową ludność tubylczą. Bartów, czyli ochrzczonych już przez Krzyżaków, nawróconych, jak Krzyżacy to mówią. Dawny lud Barcji. Współcześnie przyjeżdżają tutaj też, powiedziałabym, dość oryginalni, przynajmniej dla mnie, goście, ponieważ pojawiają się tutaj corocznie bożogrobowcy. Tak, od 99 roku, rokrocznie w rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej, 15 lipca, przyjeżdżają w czasie mszy, czytają edykt Jagieły o ustanowieniu święta narodowego 15 lipca, po wsze czasy. I wychodzi mistrz, wielki mistrz, i czyta ten edykt Władysława Jagieły, króla Polski. W tym roku także byli, 18 lipca. A można przyjechać na taką mszę? Tak, to jest otwarta, dla wszystkich. Jak pierwszy raz przyjechałam tutaj, na Bezławki, to spotkałam to miejsce, które było totalnie zarośnięte. I z każdym rokiem o to miejsce ktoś dba, ponieważ jest w tej chwili już odchaszczony czy oczyszczony cmentarz. Tutaj ten teren też wygląda coraz lepiej i wiem, że to robią konkretni ludzie. Tak, dokładnie Stowarzyszenie Przyjaciół Reszla i Okolic oraz Stowarzyszenie Blusztyn ze Srokowa. Oni tutaj zaczęli pierwszy raz porządek na tym cmentarzu, wycinkę drzew, krzewów, naprawianie z grobów, pomników, renowacja tak, krzyży. Tak, jest nawet klinika krzyży, tak, prawda? Klinika krzyży. I od tamtej pory rokrocznie staramy się to porządkować. Coraz więcej. Potrzebujemy ludzi do pomocy, jeśli ktoś jest chętny, ale jednocześnie jakiekolwiek zastrzyk gotówki, żeby nam to ułatwić. No właśnie, bo to jest dość kosztowne, prawda? Renowacja przede wszystkim. Renowacja jest dość kosztowna. Krzyży, klinika krzyży. Ja podziwiam zawsze fantastyczne epitafie, jakie są wewnątrz. To są epitafia z XVII wieku. Bardzo dużo grobów jest odnowionych, bardzo dużo grobów jest tak jakby wyciągniętych z chaszczy, wyciągniętych z jakichś traw, z ziemi. I no, jest to dla mnie coś niesamowitego. Bo to jest największy cmentarz ewangelicki w powiecie kętrzyńskim. Terytorialnie on zajmuje bardzo dużo terenu. Tak, bo wydawało się, że tych mogił jest kilka, tak, a po każdego roku jest ich coraz więcej i obszar tego cmentarza się powiększa, ponieważ dokładnie. Każdego roku jakby oczyszcza się kolejny skrawek ziemi. Tak. Każdego roku, chyba w lipcu, jest organizowany koncert muzyki dawnej. Dokładnie tak. Doktor Anna Urszula Kucharska rokrocznie przyjeżdża i ze znajomymi muzykami daje nam koncert. W tym roku akurat też pandemia przeszkodziła, ale zrobiła to online, internet. Ja w zeszłym roku, jak byłam na koncercie, to po prostu nie udało mi się wejść do kościoła, ponieważ był tłum. Dokładnie. Każdego roku jest to bardzo duże wydarzenie kulturalne tego miejsca i to jest też niesamowite, no, prawda? Jest. Akustyka jest przepiękna w tym kościele. Nadmienię, że organy z tego kościoła zostały wywiezione do Kętrzyna, kościoła ewangelickiego, że ocalały przed zniszczeniem. Kościół był dewastowany w swoim czasie. Organy i dzwon są w parafii świętego Jana Ewangelickiej. Mirek, a powiedz mi, co ciebie najbardziej zachwycało w Bezławkach? Jak to się stało, że ty tak pokochałeś to miejsce, że tak o nie dbasz, że tak o nie troszczysz się, że w zasadzie ostatnie lata twojego życia, no można powiedzieć, że są bardzo silnie związane właśnie z Bezławkami. No, stąd, można powiedzieć, pochodzę. Kupę lat nie mieszkałem tu, a jednak przyciągnęło mnie i wróciłem tu z powrotem na stare śmieci, jak to mówiąc. No i ciągnie mnie zamek, mieszkańcy, okolica przepiękne. No Mazury, Warmia. Wczoraj, jak próbowaliśmy kręcić materiał, to podeszła pani do nas, turystka, i ty ją oprowadziłeś. Tak. Oprowadzam turystów, właśnie jest numer telefonów na drzwiach, można zadzwonić, jestem na miejscu, przyjdę. Nie ma mnie, no trudno, odpowiem, że mnie nie ma. Okej. To co, dziękuję za rozmowę. No dziękuję bardzo.